Co to się tu wydarzyło? Witam wszystkich serdecznie. Jest godzina chwileczkę po szóstej, niedziela. Zaczynamy przygodę z kanałem Papu Draki na YouTubie. Tak wygląda gołębniczek lotowy. Co prawda nie ma tutaj dużo lotników. Półeczek jest 16, samców przelotowanych rocznych w tej chwili będzie w zasadzie 5. Kilka samców późnych, 12 samiczek. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Jeszcze jest nieposprzątane, ale spokojnie, tylko kwestia czasu. Jeśli trafiliście na ten kanał, to albo jesteście hodowcami gołębi pocztowych, albo nurtują was pytania, jak można w ogóle hodować gołębie. Często się zdarza, że w rozmowie z jakimiś znajomymi, którzy w ogóle są niezwiązani z tematem, na ich twarzy, gdy ja czy żona mówimy, że tak, hodujemy gołębie pocztowe, no, obowiązki, jakieś zawody, wystawy, cudawianki, ludzie strasznie się dziwią, że w ogóle coś takiego ma miejsce, że można hodować gołąbki. Ten kanał powstał z taką myślą, żeby właśnie trochę przybliżyć osobom postronnym tematykę związaną z gołębiami, pokazać im, że może być to fantastyczny sposób spędzania czasu. Tutaj przedział dla wdówek, nowy mebelek, wczoraj skręcany własnoręcznie. Skromne to, ale najważniejsze, żeby spełniało swoją funkcję. Właśnie, żeby przybliżyć osobom postronnym tematykę hodowli, ale też hodowcy, jeżeli będą mieli chęć i czas, będą sobie mogli podejrzeć, popatrzeć troszeczkę, jak wygląda hodowla u młodego hodowcy z aspiracjami. A tutaj przedział dla młodzieży. Chwilowo kilka samic rezerwowych do gołąbków rozpłodowych. To w zasadzie nowe dziecko, można powiedzieć, kończone jesienią. W sezonie 2020 młode leciały z tego miejsca, gdzie są wdowce. Natomiast w tej chwili będą miały swój lokal. Troszkę więcej miejsca, bo plan jest, że będzie troszkę więcej gołąbków młodych zostawione. Co i jak w hodowli się działo, też opowiemy. Troszkę jakiejś historii, troszkę o sobie. Natomiast nie to jest głównym celem. Troszkę pokażemy, jak to wszystko wygląda. Tutaj jest część dla rozpłodu. Są gołąbki w boksach. Z 8 boksów. Skromne to. Zaadaptowane po klatkach od królików. Ale jest. Kilka par już było sparowanych wcześniej. Więc tak jak było widać, tam już pierwsze młode się wykluły dzisiaj. Są jeszcze jajeczka. Czemu tak wcześnie? Ano dlatego, że jeden kolega był zainteresowany młodymi. To też historia w zasadzie już ubiegło sezonowa, bo w tamtym roku wiosną kilka młodych było sprzedanych, bo ja nie zdążyłem przyszykować gołębnika. Tam 18 gołębi było wystawionych na aukcji, były sprzedane. Dwa pojechały do Anglii i właśnie kolega z Anglii chciał, żeby mu tam uchować 10 młodych.
Także no, były gołębie puszczone w pary wcześniej. Tu jest druga część rozpłodu. Na tą chwilę gołębi jest w rozpłodzie zdecydowanie za dużo. Ale dlaczego tak jest? To też opowiemy. Powiemy, pokażemy, jakie tutaj są gołąbki. Z jakich szczepów, raz, od jakich hodowców się wywodzą. W ogóle jaki jest plan na hodowlę. No i będziemy się tak bawić w te filmiki. Nowy rok, nowy ja. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Czy będzie zainteresowanie, czy nie. Natomiast myślę, że dajemy sobie przynajmniej ten rok na nagrywanie i wstawianie tego. Spróbujemy to robić przynajmniej raz w tygodniu, tak żeby było to w jakimś stopniu miarodajne, ale też żebym ja mógł sobie po czasie zajrzeć do filmików sprzed sezonu, z czasu w trakcie sezonu. Pamięć jest ulotna, nie wszystko w zeszycie idzie zapisać, a tak na filmiku troszeczkę będzie można sobie odświeżyć, jak to było, co było dobrze, co było źle. Wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób będą chciały się zaangażować w to oglądanie, zasubskrybują może kanał, może dadzą łapkę w górę. Bardzo od razu dziękuję z tego miejsca. A wszystkim, którzy będą hejtować, bo pewnie też i tacy się znajdą, też dziękuję. Miejmy nadzieję, że będą to konstruktywne komentarze, nie tylko paplanina. Nie zamierzam się tym zbytnio przejmować. Postaramy się też nagrać jakoś w najbliższym czasie może odcinek babskim okiem, czyli jak to widzi wszystko moja żona. Myślę, że temat często omijany przez hodowców. Jedni mają to szczęście, że małżonki się angażują, a przynajmniej nie przeszkadzają. Inni znowu mają suszenie głowy wieczne o gołębie. Postaramy się zrozumieć też spojrzenie drugiej strony. No i zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Myślę, że z biegiem czasu filmiki będą coraz lepsze. Nauczymy się to jakoś fajnie obrabiać, podogrywać jakieś zdjęcia, powrzucamy jakieś linki. Postaramy się czasami odwiedzić jakiegoś fajnego hodowcę, albo lokalnie, albo globalnie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kontaktów troszkę jest, więc myślę, że uda się kogoś namówić. No i co? Będziemy nagrywać, jak będzie tylko czas. Oczywiście nie może to być kosztem gołębi ani rodziny. Dlatego też właśnie godzina 6 rano w niedzielę. Wszędzie jeszcze ciemno. Głucho wszędzie, ciemno wszędzie. Co to będzie, co to będzie? A no, papudraki będą. Papudraki są. W zasadzie można powiedzieć, od 8 roku życia związany jestem z gołąbkami w jakiś sposób. Były momenty, że były gołębie ozdobne. Ale można powiedzieć, że w dniu, kiedy runęła hala targowa w Chorzowie, serce zabiło mocniej. Już wiedziałem, że zostają papudraki, ale tylko te pocztowe. No i tak to się ciągnie, w zasadzie można powiedzieć. Do związku wstąpiłem w 2014 roku. Zresztą za namową żony, można powiedzieć, bo to też rok, w którym się hajtnąłem. Tak się jakoś poskładało, że w 2018 już musiałem tą młodą hodowlę z jakimiś tam małymi perspektywami sprzedać z powodów tam różnych. No ale jak to w życiu bywa, też historia na dłuższą opowieść. Długo to wszystko nie trwało, bo w 2019 roku ze względu na żonę też miało być tylko kilka sztuk tam gołębi płowych i czerwonych typowo dla oka w wojlerze. No jak tam pogadało się z jednym, z drugim kolegą, że tam jednego, dwa. Koledzy jak zwykle chcieli się przyczynić, żeby człowiek nie odszedł z tematu. Jeden przywiózł 5, drugi przywiózł prawie 6, czy tam 7.
Za chwilę już tych gołębi było 15, ktoś tam jeszcze się dorzucił. No więc z 20 trzeba było coś zrobić, tak? Miejsca nie było, gołąbki były lotowane tylko z wojlery po gołębiach ozdobnych. Bo przez chwilę też były garłacze pomorskie białe, typowo dla synka, bo lubił te z kapciatami. Więc były garłacze. No więc ten 2019 rok to tak naprawdę gołębie były, ale jakby ich nie było. Poprzedni rok to jest, można powiedzieć, kompletowanie rozpłodu, bo pojawiły się nowe możliwości, zostało dorobione miejsce, była okazja nabyć teoretycznie ptaki lepsze niż miałem poprzednio. No i w zasadzie można powiedzieć, że dopiero ten sezon, gdzie jest gołębnik jako tako zrobiony na gołębie stare, jest gołębnik na gołębie młode, są skończone właśnie tutaj te boksy, wojlery. Będzie można powiedzieć, że sezon 2021 to jest nowy sezon, w którym będziemy się starać o cokolwiek walczyć. Natomiast jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. Na pewno nic kosztem rodziny, zdrowia. To ma być tylko fajna zabawa, fajny sport, hobby. Zawsze jakaś adrenalinka. Ale nie jest to wszystko nastawione na po prostu sukcesy za wszelką cenę. Myślę, że przez ten krótki czas, który miałem gołąbki wcześniej, zdążyłem się już nauczyć pokory. Dostałem niejedną lekcję za swoje ambicje, kombinacje. Teraz można powiedzieć, że doskonale już zdaję sobie sprawę z tego, że mniej znaczy lepiej. I mniej znaczy więcej. Także tak to wygląda. Taki, myślę, już i tak przydługawy wstępniak. Zobaczymy, z jakim to się spotka odbiorem. Wszystkim serdecznie dziękuję, że wytrwali do końca. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Dobry lot.